Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W 200 cm sześciennych wody destylowanej rozpuszczono 13,64 dm sześciennych chlorowodoru HCl odmierzonego w warunkach normalnych i otrzymano roztwór o gęstości 1,047 g na cm sześcienny. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. Załóż, że gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ok, już Wam od razu mówię, że będzie kupa roboty. Zaczynamy jak zawsze od danych. 200 cm sześciennych wody. Albo rozpuszczalnika, w zależności jak to zapisujecie. Rozpuszczono. I to jest tutaj najważniejsza informacja dla nas, że odmierzono w warunkach normalnych. To oznacza, że jesteśmy w stanie wyliczyć sobie z tego ilość moli. I od razu zapisujemy tutaj tą proporcję, bo to trzeba po prostu pamiętać, że 1 mol gazu, bo chlorowodór to gaz, w warunkach normalnych to, i to tyczy się każdego oczywiście gazu, to 22,4 decymetry sześcienne. To ile moli my mamy, skoro mamy 13,64 decymetry sześcienne? Ok, to idzie po skosie. To, co jest po skosie, do mianownika, do dzielenia, a to, co jest po drugim skosie, do licznika w mnożeniu. Jeden razy cokolwiek daje nam to samo. Zatem mamy 13,64 decymetry sześcienne na... Czy tu mamy decymetry sześcienne na mol? I tutaj... Usuniemy to, żeby na pewno nie było kolizji. I będziemy mieć tutaj 22,4. Dobra, zapiszmy to, żeby nikt Was się nie czepiał z tymi danymi, że jednak jest razy 1 ten mol. Bo skąd się ta jednostka w molach tu by wzięła? Ok, i mamy 0,6 mol. To teraz, żeby już nie było x-a, bo ilość moli ma swoje oznaczenie i jest to n-ka. Czyli my już mamy n-kę. I otrzymano roztwór, bardzo ważne, o gęstości. Czyli mamy gęstość roztworu. Oblicz stężenie molowe, czyli cmn przez v, dokładniej Vr, objętość roztworu. N-kę już mamy. Załóż, że gęstość wody... Gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny. Ok, nie mamy objętości roztworu, więc zrobimy sobie takie mini grupowanie. Otóż mamy tutaj objętość wody i gęstość wody. Czyli jesteśmy w stanie z tych danych policzyć masę wody. Zapisujemy sobie wzór podstawowy na gęstość i przekształcamy to sobie, że jesteśmy w stanie wyliczyć masę wody z gęstości wody razy objętość tej wody. No to podstawiamy. Tutaj jest 1 gram na centymetr sześcienny razy 200 centymetrów sześciennych. Centymetry sześcienne nam się skracają, otrzymujemy 200 gram. Ale to jest tylko masa wody. Żeby policzyć masę roztworu do wzoru na objętość roztworu, bo mamy gęstość roztworu, potrzebujemy masę substancji. Dlaczego? Bo masa roztworu to masa substancji rozpuszczonej plus masa rozpuszczalnika. W naszym zadaniu jest to oczywiście woda. Nie mamy masy substancji. I tutaj dość trudno, wydaje mi się, że będzie
bo trzeba sobie pokojarzyć, że wzór na N-kę, może nie wiem, gdzieś tutaj to napiszę, to masa w gramach, której poszukujemy, na masę molową. I jak my ten wzór tutaj przekształcimy, to otrzymamy, że mk to n razy m. To będzie oczywiście nasza masa substancji. I będziemy w stanie wtedy wyliczyć masę roztworu. Ok. Dla przypomnienia. 1 unit to 1 gram na mol. Dlaczego? Bo teraz jak będziemy wyliczać tutaj naszą masę molową chlorowodoru, czyli HCl, to przechodzimy na układ okresowy pierwiastków chemicznych, szukamy wodoru i tam go znajdujemy, że jest to 1 unit, ale my to tutaj zapisujemy w masie molowej 1 gram na mol. I uwaga, mamy tutaj chlor i tylko chlor jako jedyny zapisujemy z połówką, czyli mamy 35,5 grama na mol. Zatem w sumie mamy 36,5 grama na mol. Ok, no to lecimy masę substancji. Jest to ilość moli, u nas 0,6 mol. I ta masa molowa. To nam się skraca. I otrzymujemy 21,9 gramów. Wrzucamy teraz to tutaj. Dodajemy masę wody, którą mamy tu wyliczoną. Zatem mamy 221,9 gramów i jest to masa roztworu. Dalej nie możemy wyliczyć stężenia molowego, bo nie mamy objętości. Musimy znów ten wzór przekształcić. Tu pierwsze przekształcenie, to tutaj gdzieś wciśniemy drugie przekształcenie, aby wyliczyć tą objętość. I będzie to oczywiście objętość roztworu to masa roztworu przez gęstość tego roztworu. U nas też to się robi gęsto. I mamy masa roztworu 221,9 gramów i tutaj 1,47 gramów na centymetr sześcienny. Ok, dzielimy to sobie i otrzymujemy 212 centymetrów sześciennych. I tutaj uwaga, bo stężenie molowe ma jednostkę. Tu mamy mol, a tu mamy decymetry sześcienne. A my właśnie wyliczyliśmy objętość roztworu, która jest w centymetrach. I dla przypomnienia, 1 decymetr to 10 centymetrów, czyli w drugą stronę. 1 centymetr to dziesiąta część decymetra. I z tej wartości tu właśnie będziemy korzystać. Czyli robimy sobie 212 razy 0,1, a że to są sześcienne, to musimy to napisać 3 razy. Zliczamy sobie ilość miejsc po przecinku. Raz, dwa, trzy, a 212 to akurat 3 cyfry. Czyli wrzucamy to sobie za przecinek. I mamy. Możemy podstawiać 0,6 mol na 0,212 decymetrów sześciennych. Otrzymujemy 2,8 mol na decymetr sześcienny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.